Witajcie, przygotowałam dla Was przepis na babkę kakaową z owocami. Jest ona bardzo wilgotna, delikatna, o głębokim owocowym smaku, a do tego w środku znajdziecie rozpuszczoną czekoladę. Zaczynamy od zmiksowania jajek z cukrem na gęstą, jasną i puszystą masę. Do tego dodajemy miękkie masło i delikatnie miksujemy przez około 30 sekund, tak aby się lekko ze sobą połączyły te składniki. W osobnej miseczce mieszamy pozostałe suche składniki, czyli do mąki dodaję kakao, 2 łyżki kakao, a także sodę oczyszczoną i proszek do pieczenia. To wszystko dokładnie ze sobą mieszam, tak aby stworzyło jednolitą barwę. Następnie do ciasta dodaję po trochu mieszanki suchych składników i wrzątku i miksuję to ze sobą. I tak aż zużyję wszystkie suche składniki i 2/3 szklanki wrzątku. Tak przygotowaną masę na babkę muszę jeszcze wykończyć naszymi owocami i czekoladą, czyli ja dodaję akurat szklankę porzeczek z kompotu, także szklankę mrożonych jagód i pokrojoną, posiekaną tabliczkę mlecznej czekolady. To wszystko dokładnie mieszam. Piekarnik w międzyczasie rozgrzałam już do 180 stopni. Ja wybrałam silikonową formę na babkę i wypełniam ją moją masą. Na koniec jeszcze muszę od wierzchu taką masę wyrównać. Piekę babkę przez około godzinę do godziny 20, w zależności od tego, jaki macie piekarnik. Mój jest niestety taki, że właśnie muszę dłuższy czas piec ciasta. Oczywiście pieczemy do suchego patyczka. Następnie studzimy i wystudzoną babkę wyjmujemy z formy. Tak się prezentuje, jest pyszna i efektowna, a po więcej przepisów zapraszam na www.jedzonko.tv. Pozdrawiam!